Siemandero Emiraty, złote pałace i komnaty, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj jesteśmy w wypożyczalni samochodów, o takiej trochę nietypowej, bo samochody stoją rozstawione tutaj. Nie ma budki wartownika, nie ma biura, w którym się coś podpisuje, albo i nie. Weźmiemy sobie jeden z tych samochodów, elektryki, robią czary mary. Za chwilę pokażę, jak to się robi i odbywa, bo każdy to może sobie wypożyczyć, więc jeżeli jesteście w Abu Dhabi, to polecam, bo to jest bardzo fajna sprawa, bardzo tanio. Zaraz powiem, jaka jest cena, bodajże 60 czy 70 groszy. Jesteśmy z... ojejku, ile jesteśmy? Lotnisko jest tam, jest dosłownie 2 minuty, można podjechać. Wersja S, ale dzisiaj tej nie bierzemy, dzisiaj sobie weźmiemy inną. Dzisiaj weźmiemy wersję X, bo ona robi różne czary mary i ma fajne drzwi, się otwierają i migają i tego, ale to potem. Także dobrze, jest godzina 10 rano, 38 stopni, także nie powinno nam odciąć zasilania w firmie, w tym sprzęcie nagrywającym. No i tyle, no na razie jest zamknięty i one sobie tak stoją. Żadnych kluczyków, niczego, żeby to odebrać, ani budki, ani tak jak powiedziałem, ani nic. I zaraz pokażę, jak to się odbywa. Wracam do samochodu. No i tyle, i widzimy się za chwilkę. No dobrze, jesteśmy z powrotem w samochodzie i teraz jak to wygląda? Tutaj sobie gdzieś to powinno być, ok. I to jest... Wcześniej zainstalowałem aplikację firmy, która się nazywa eCar albo eCar, zależy jak tam ktoś wymawia, tak to wygląda. Wprowadza się dane różnego typu, dowód osobisty, prawo jazdy, kartę kredytową, w zależności od tego, jak czym chcemy płacić czy używać. I oni to na przykład wszystko zatwierdzają, dostajemy maila, potwierdzenie, że jesteśmy już zarejestrowani, bla 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 bla. A dlaczego ta firma? A dlatego ta firma, bo akurat jest w Abu Dhabi właśnie ta Tesla i wpisujemy tutaj po prostu model, jaki nas interesuje. Tesla X akurat są dwie sztuki. Zobaczmy, kurczę, nie widzę. No zobaczymy. Numer ten. I czy legalna jest? I teraz jak tutaj widać, opcje są na minuty. Dziennie, tu jest 936 dirhamów, czyli jakieś 940 zł za dzień. Pokazuje, że jest naładowane na full, także nie ma z tym problemu. I na przykład tygodniowo 6,5 tysiąca zł, tak? Ja nie będę ani na dzień, ani tygodniowo, biorę na minuty, czyli 65 groszy za minutę. Potwierdzamy i teraz pokazuje nam tak, dodatkowo jest 5 dirhamów za jakieś tam czyszczenie. W tych na minutach mamy osiągalne tam 200 km, mamy, nie przepraszam, 40 km w ciągu godziny możemy zrobić z limitem 200 km. No i wiadomo, że są inne limity kilometrów, jeżeli to bierzemy na jeden dzień cały, dobowo i tygodniowo. Za przekroczenie limitów jest 2 zł od kilometra i tak dalej, i tak, tak dalej. 5% VAT-u. No ale lecimy dalej. Sru. Zatwierdzamy. Jest pokazane, że rezerwacja zaczyna się o 10.06, którą akurat mamy teraz. Koszty. Jakieś CDW koszt było prawdopodobnie wcześniej, nie widziałem tego, nie wiem co to jest. A, jakieś ubezpieczenie, no dobra, ubezpieczenie i można dodać do kolejnego kierowcę, który nie jest, no ja mam aplikację na siebie, więc będę miał tylko jednego kierowcę, jeżeli jest nas kilku, można dodać. Dobrze, potwierdzamy rezerwację, nie będziemy tutaj za dużo gadać, potwierdzamy. Tak, chcę ten samochód, bla 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 bla. I teraz jest tak, całość polega na tym, to jest ten numer sprawdzimy z rejestracją, która jest tam, na bank się zgadza, bo akurat są dwie S-ki i jedna X, jeden X model, także no nie można się pomylić. Unlock and start trip. Tak, akceptuję wszystko. Next. Aha, no i teraz jest opcja taka, drodzy moi mili, że trzeba wysiąść z samochodu, zrobić zdjęcia przodu samochodu, przód, lewy, prawy, tył, lewy, prawy.
No i co? Ja to zaraz zrobię i wracam. Za chwilkę, bo tu nie ma co pokazywać, jak się zdjęcia robi, ale za chwilę wracam. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Zdjęcia zrobione z każdej strony. Tak jak sobie tutaj życzę w tym. My lecimy następny punkt next. Okej, okay, no comments. Co taki chcesz comment? No comments. Dobra. Then next. I tak to wygląda. Dostajemy kluczyk, który powinien spowodować, że samochód się otworzy. A samochód mamy po prawej stronie. Także za chwilę wam to pokażę. Zobaczymy. Zbliżenie na samochód. I czy się uda? Otwieramy. Powinien mignąć. Okazało się, że zaparkowałem przy złym samochodzie, a teraz jestem przy właściwym. Także mamy Teslę. No i co? Jedziemy z koksem. Zobaczymy, ile wyciśniemy z malucha. Podobno się otwiera w ten sposób. O, no i dobra. A te drzwi? Zróbmy troszkę szerzej. Co nam pokażesz, maleńki? Nie no, startek. Muchawy się uruchomiły, także nie jest źle. Co zrobimy? Rzucimy plecak do tyłu. Zobaczymy, jak wygląda. Trochę skóry, trochę plastiku. Nie ma tego tylnego, znaczy tego odwału. I płaska podłoga, sporo miejsca. Bagażnik też duży. Będziemy zaglądać i zobaczymy na środka, gdzie damy radę. Drodzy mili parafianie, dobra. Samochodzik. Panel sterowania podobno ma 17 cali. Także całkiem spory telewizor. Samochód. No dobrze, zamknijmy. O, jeszcze bagażnik front trunk otworzymy. No, to szybko, na szybkości, jak to się mówi. Sprawdzimy, jak wygląda miejsce, w którym powinien być silnik. Silnika nie ma. Bo nie być nie może. Prawie 2 tony. Tu chodzi jakieś coś od chłodzenia. Ale tak to wygląda. No i teraz wszystko pootwierane. Od A do Z, jak to się mówi. Maska przednia, drzwi, skrzydła. Jeszcze tylko brakuje otworzyć bagażnik, ale nie będziemy tego robić. No i zobaczymy, czy się da zamknąć takiego bagażnika od środka. Da się? Nie da się. Brzydki samochód. Trzeba wysiąść i to ręcznie jednak zrobić. Jajko, jajko, jajko. Dobra, zamykamy. Przyciskamy. Jak w standardowym samochodzie. Tu stoi jeszcze jedna. Wszystkie samochody na tym parkingu i zwykłej, i na benzynę, i elektryki są do wynajmu, także jak ktoś chce, to bardzo proszę. Dobrze, dobrze, już zamykamy. Co tu się co się burzysz? Dobra. Zamykamy tył. Leci kabarecik. Bardzo ładnie. Bardzo miło z twojej strony. No i co? Wypadałoby zamknąć od kierowcy. Bum. Zamknięte. Miejmy nadzieję, że uda się go teraz jakoś odpalić. Tylko jak się go odpala, za chwilę wracam. Mamy zaparkowany obok samochód i teraz jest opcja taka, że jest tyle sensorów i czujników i różnych innych rzeczy, że jeżeli będę chciał otworzyć drzwi tutaj, to patrzcie, co się dzieje. Bum. One się tylko uchylają i nie otwierają na pełen, że tak powiem, rozmiar, bo czują, że tam coś jest obok. Tutaj przyjechał pan, kurczę, zabrać swojego białego, którego ładował. Także ja się zamykam i za chwilę wracam.
On sobie zabiera. Zapytam się go, jak to się uruchamia. O, przy okazji. Dobrze, jak było widać, podjechał tutaj Locals w białej todze. Ale przynajmniej przydał się i pokazał mi, jak to uruchomić. On ma tutaj swoją prywatną, to jest jakaś chyba Tesla trójka. O, odjeżdża. Przyjechał wielkim Nissanem, odjeżdża swoim prywatnym drugim. No mają, kurczę, no co. Dobra, no to wypadałoby uruchomić zwierzę. Podobno to się robi w ten sposób, tak. Hamulec. Uch, drzwi się zamykają automatycznie. Chociaż tu jest jakaś przeszkoda, także się nie zamkną. Jeszcze raz. Hamulec. Drzwi się zamykają. Wajchą na dół. I jesteśmy uruchomieni. O, już jest od razu w drive. Kurczę, to nie. No to na, to jest, aha. Cofamy, kamerka jest. Damy neutral. Dobra, mamy neutrala. Wsiadamy i jedziemy. Dobra, no spróbujemy głównym powodem, dla którego tutaj jesteśmy, bo to nie jest opcja jakiegoś tam super szybkiego samochodu. Ten wyciąga tylko 210 w elektryku, no całkiem nieźle, no, nie jest to Melex. Ale chcę sprawdzić, czy działa, no, na przykład autopilot, tak? I pojedziemy bez trzymanki, jak to się mówi. Jesteśmy koło lotniska. Dzisiaj jest piątek rano, to nie ma ruchu, bo jest wolny dzień. Dobra, no jedźmy tu, bo to akurat znamy. Co nam pokaże? Dobra, pokazuje nam... Co nam pokazuje? Pokazuje nam trasę. A jak napisać? A jak dalej? No jest. I teraz zobaczymy, czy będzie autopilot działał. Nie mam pojęcia, jak to się obsługuje, więc nie będę ściemniał, że wiem. Przejmujemy na D. No i co? Dodajemy gazu. Ale jak włączyć autopilota? Dobra, wciśnijmy jakiś przycisk. Może się uda. Ferris, bla bla bla. To jest wykasowane. Google Map. Zobaczymy, czy działa. Muszę Tesla. Albo i nie działa. Jest przypał. Pokazujemy, nie wiemy, jak się tym. Dobra. Navigator, autopilot. No niby jest ustawiony, a jak tu go wystartować? By control. Nie wspomnę tego, to jest English. Driving, driving, autopilot. Dobra, pobawimy się chwilę i za chwilę wracam, jak dojdę do tego, jak uruchomić autopilota. Także do zobaczenia. Dobra, troszkę ogarnąłem temat, zaraz zaprezentuję, o co chodzi. Także mamy parking, wrzucamy na drive, dodajemy trochę gazu albo elektronów, wyczuwa wszystkie przeszkody, tutaj coś miga, miga, miga i dobra, ciskamy dwa razy i jest, proszę bardzo. I zero. Sam przyspiesza do prędkości, która jest nastawiona, którą ma zapisaną, że jest limit prędkości. I tak to wygląda. Teraz mi mówi, żebym położył dłonie na kierownicy, więc to robię. I komunikat gaśnie. No i puszczam. I sobie robię co? Popijam sobie kawkę na przykład. No żeby nie było. A zaraz dojedziemy do ronda i zobaczycie, co się dzieje na rondzie. O ile jest całkiem dobrze rozwinięte na prostych drogach, gdzie pokazuje na przykład, czy coś się dzieje, czy nie dzieje. Proszę bardzo, jedziemy między niebieskimi liniami. Ja nie trzymam kierownicy. Co tam masz? Aha, czyli znowu muszę złapać kierownicę. Dotykam i komunikat gaśnie. Dlaczego tak jest? Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Aż tak głęboko się nie zapędzałem, ale tak jak widać, nie trzymamy kierownicy. Także no na razie jedziemy dobra. No znowu pokazuje coś, to dlatego, że nie jest prosta droga. Zobaczymy, co się stanie, jak wjedziemy na rondo. Miejmy nadzieję, że nic nie pojedzie, ani z jednej, ani z drugiej strony. Kurde, jedzie coś. No, zwolnimy. O, zgubił nas. Dobra.
zgubił. Więc jakakolwiek ingerencja, jeśli chodzi nawet o prędkość, którą on ma zapisaną i automatycznie sobie ustala, czy dotknięcie kierownicy i przekręcenie powoduje to, że autopilot jest automatycznie odcinamy i w sekundę przejmujemy kontrolę nad samochodem. To skręcimy tutaj w prawo, ustawimy się na drodze, ustawimy sobie go na sekundę znowu. Żeby ustawić autopilota, trzeba zaczynać, że tak powiem, z prędkości zero. Także zatrzymamy się, puścimy wszystkich, którzy są za nami, a sami za chwilę ruszymy dalej, bo to nie ma co ryzykować. Parking i czekamy grzecznie na to, aż przyjadą wszyscy, którzy są za nami, żeby nie robić czasami jakiegoś niepotrzebnego bałaganu. Dobra, nikogo nie ma, bo coś tam jest. Ale to się wytnie, jak za długo będziemy musieli czekać, chociaż teraz z kolei znowu nikogo nie ma. Dobrze. I teraz cyk, cyk, cyk. D jak drive. Jedziemy, dodajemy gazu szybciutko. Pyk, 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 pyk. Pach, pach. Pojawia się niebieska kierownica i niebieskie linie. I już nie trzymamy nic. Ręce, które leczą. Proszę bardzo, jedzie sam. Zobaczycie, co się stanie, jak wjedziemy na rondo. Tak jak mówię, stała prędkość. Sam sobie. Nie wiem, dlaczego on pyta o to, żeby umieścić łapska. Jak umieszczę łapska, komunikat ginie i jedziemy dalej. 60, my jedziemy maksymalnie 70. Jedziemy w stronę lotniska, zobaczymy, co się wydarzy. Aha, on prosi mnie o to, żeby delikatnie ruszyć tą kierownicą, nie kłaść łapsk, tylko po prostu ją ruszyć milimetr w jedną albo w drugą. Zobaczymy, bo tu się zapowiada ciekawie. Powinien mieć jakieś ABS-y albo jakieś inne rzeczy. A czy będzie to dalej? Juhu. O, zwalnia, dojeżdżamy do ronda. 40. Kazał znowu ruszyć delikatnie kierownicą. Właściwie to jedziemy teraz 50. Pytanie, czy przebrniemy przez rondo. Zobaczymy. Wykrywa krawężniki. Sam skręca. I się mu popiętroliło. Także tyle z automatu. Ostatnio dojechałem kawałek dalej. No i tyle. O, znowu łapię. Jak jest pusta droga, to łapię sam. Elegancko, ale rondo jest jak najbardziej, może źle powiedziane. A, nawet nie ma płynu w wycieraczkach, ale jak widać, rondo jest zbyt wielką przeszkodą dla samochodziku. Także póki co jedzie 80, ja nic nie dotykam, tu mam jedną łapsko, drugie łapsko trzymam. Co tam masz? Dobra, powoli dotknąć każe. No i tak to wygląda. Dojedziemy na autostradę, zobaczymy może, jak na autostradzie się sprawuje, albo ile wyciąga takie cudo i jak szybko przyspiesza. Także widzimy się za chwilę, nawrócę gdzieś tu na jakimś rondzie najbliższym i widzimy się za chwilkę, cześć. Dojeździliśmy, znaleźliśmy rondo, jest nawrótka, nie wiem, jaki tu jest dystans. Dystans jest taki, a nie inny, może będzie kilometr albo dwa. Coś nas wyprzedziło. Zobaczymy, jakie ma przyspieszenie. No fajnie pokazuje. Wyczuwa wszystko, co jest, kurczę, na tym. Także, dobra. Wija nas następny. Puch, też jest pokazany. Nic za nami nie leci. Dupa, rura. I zobaczymy, jak szybciutko. Dobra, jest seta. No i co? I odcina, bo jest ograniczenie do 80, tylko 120 leci. Jestem bardzo zawiedziony tym tematem. Jedziemy na autostradę i tam zobaczymy, jak na autostradzie się spisuje autopilot, jeśli mi pozwoli na to odwaga włączyć go. Także do zobaczenia, cześć. Dobra.
ruszamy na autostradę. Zobaczymy, jak na autostradzie pójdzie nam wyszukiwanie przeszkód i autopilota. Także jeden problem właśnie odkryłem w samochodzie. Samochód ma to do siebie, że... Czego krzyczysz? Aha. Jak przekraczamy tylko prędkość, to od razu dzwonki dzwonią. Znaczy prędkości, które on ma zapisane, tak, w tym. Natomiast ustawiony jest limit maksymalnie do 120 km na godzinę i więcej nie przeskoczę. Miałem w planach wypożyczenie, wzięcie Eski, która osiąga 200 km na godzinę, ale widzę, że nie ma po co. Dobra, bierzemy. Pokazuje, że jest zjazd, jest do 50 ograniczenie, także niech sobie to sobie sama bierze. Zwalnia, ale jest w autopilocie, już nie trzymam. Przesunięte jest troszeczkę, za chwilę wjedziemy na autostradę i powinien sam automatycznie przyspieszyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak to pokazuje. Niebieskie linie. Autostradka. I czy się włączy do ruchu? Powinien. Ktoś jedzie z tyłu. Czy będzie nas wyprzedzał? Matołek? Dobra, my trzymamy się linii. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest. Proszę bardzo. Pokazuje. Jedziemy dalej. No co? Za chwilę walniemy w płot, czy nie? Nie! Przesunął się sam. No brawo, ale dlaczego tylko 70, skoro możemy jechać stówkę? Dodajemy trochę gazu. Czy możemy? Możemy. No to przyspieszamy. Tylko niepokoi mnie bliskość tego płotu tutaj. No ale póki co jedziemy bez trzymanki. Przyspieszamy. Zobaczymy, co się... Wciąż na autopilocie. Dlaczego 70? No taki ma chyba ustawiony limit na autopilota i dlatego tylko tyle jedzie. No ale jak tyle ma jechać, to niech jedzie, no. Nic mu nie zrobimy. Na autostradzie działa. Zaraz nas będą mijać, jakieś inne samochody będzie tutaj widać. Zresztą proszę spojrzeć, jak to wygląda. No sobie sam zredukował, ja nic nie ruszam, nic nie dotykam. Za chwilę będą nas mijać dwa motocykle, będzie je widać tutaj. Proszę bardzo, jeden wyczuł, drugiego wyczuł i jeszcze jakaś ciężarówka po drodze. Chociaż jest limit do stówki, 120 tutaj. Mija nas? Mija. Też go wyczuł. Także na autostradzie jak najbardziej autopilot się sprawdza. Na rondzie autopilot poległ. Tyle z wielkiej Tesli. Sam kurczę ekrany, bajery, muzyczkę zaraz zapodamy, dyskotekę i wracamy na parking, nie ma co dalej jeździć. No szkoda, że tylko 120 ma limit, bo ma przyspieszenie naprawdę fajne, ale nic z tego nie zrobimy. Co no, przejmujemy kontrolę i heja. Chociaż możemy, zobaczymy. No, 120 i odcina, ale nawet przy 120 jeszcze trzyma autopilota. A gdzie my jedziemy? Za daleko żeśmy przejechali chyba. Przegapiłem zjazd z autostrady, także zmywam się, jak to się mówi, na tą chwilę. Och, dobra. Kontrola przyjęta, wystarczy lekko przekręcić kierownicą i jest po zawodach. Także do zobaczenia na parkingu, cześć. Dobrze, hałasuje jak chłodnica w starze. Także udało się dojechać bez większych, jak to się mówi, atrakcji. Tak to się prezentuje, z wszystkim otwartym, czym się tylko da. Wieczorem robi fajny pokaz, ale wy już prawdopodobnie to widzieliście, także wrócimy jak się ściemni, żeby było cokolwiek widać. No, zabawka fajna, ale jeszcze do dopracowania. Może jak na emeryturę przejdę, to będą w stanie same jeździć, choć wolę mieć kontrolę nad tym. Także mnóstwo miejsca w samochodzie i w bagażniku i w pasażerce, jak to się mówi, i z przodu dla kierowcy.
choć chłodnicy nie ma, no to i tak musi chłodzić. No trochę tych baterii tutaj jest, a wiadomo, że prąd jeżdżący transformator, no. W połączeniu ze smartfonem. I tyle. Za chwilę wpakujemy się w samochód, pozamykamy, zamkniemy aplikację, zobaczcie jak to wygląda. Do zobaczenia. Jazda zakończona. Teraz co? Damy trochę więcej światła, co by było widać. Się mówi, proszę bardzo, i zamykamy samochodzik. Koniec wycieczki. No i tyle. Zostawimy jakiś komentarz. Komentarz zostawiony. A, jeszcze muszę zdjęcia wyskoczyć, zrobić, że go nie uszkodziłem. No i tyle. Dobra, zachęcam do... to ja to zrobię. Może jeszcze wrócę. Zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. No i teraz po zrobieniu sesji zdjęciowej z każdej strony, tak jak na początku, wszystko jest grane, zgrane, wysłane. Dostajemy taką aplikację zdjęcie kluczyka. Wciskamy. Zamknięte. Ta-da! Dziękujemy za wybranie e-car, bla, 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 bla. Poleć nas znajomym. No i tyle. I na dzisiaj to by było wszystko. Już naprawdę wszystko. Wysłali rachuneczek od razu. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć i czołem!